Panie Piotrze, tego dnia dzisiejszy turniej wstąpi Twoje i Twoich kolegów, Panu i Dziewiczów na stadionie na spocznie. Oceniam dzisiejsze moje skoki bardzo dobre, gdyż to można powiedzieć jeden z lepszych w tym sezonie, ale również tej drużyny. Każdy z nas wykonał dobrą robotę i to była podstawa do tego, żeby walczyć tutaj o to podium. No i drugie miejsce, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Po prostu rewelacyjna atmosfera, rewelacyjnie spotkacie przy polskiej, tutaj zakopiańskiej publiczności. Po prostu coś pięknego. Dobrze, to są jakieś pytania na temat tego. Proszę bardzo. Pan Koszulka, lidera pierwszy raz z zimą. Bardziej obciążenie, czy motywowało się to bardziej dzisiaj? Znaczy akurat nie patrzyłem jak na kolor koszulki. Ale nie, no wiadomo, że to może być w pewnym sensie trochę stresem, bo to tak czasem oddziałuje, ale to mi akurat udało się dzisiaj te emocje tak naprawdę odsunąć na bok i skupić się na tym, co jest dla mnie naprawdę ważne, czyli na takich skokach, jakie umiem. Dziś one wyszły po prostu bardzo dobrze i z tego jestem bardzo zadowolony. Jakie nadzieje na jutro? Takim jak dzisiaj. Po prostu robić swoją robotę, oddawać swoje skoki tak, jakie się umie. I wtedy jest szansa na dobry rezultat. A wiesz, Piotrze, które dzisiaj miejsce zająłeś indywidualnie, gdyby tak, wiesz, analizowałeś, to nie wiem. Znaczy, ty to byliście. Ale nie, ty, indywidualnie, gdyby patrzeć. To prawda, z 14 leciliście jako pierwsza seria. A to nieważne. Drugi byłeś, za te teraz. Tak? No to dobry prognostyk na jutro, chyba, co? No tak, to też konkurs drużynowy, to jest indywidualnie. Dziś by było drugie, jakby nie to, że był drużynowy, ale jak jest drużynowy, to też było drugie, także tak jest dobrze i jutro po prostu trzeba się skupić na swojej robocie i dalej się cieszyć z tego, że możemy jeszcze tutaj w Zakopanem w tak wspaniałej publiczności oddawać swoje dobre toki. Czy to drugie miejsce dzisiaj będzie takim trochę ładunkiem energetycznym, żeby jutro znać bardzo? Znaczy nie, raczej trzeba trochę znowu wejść na ziemię, pomyśleć, co trzeba zrobić i wtedy do jutrzejszego konkursu przygotować się oddzielnie. No, dzisiejszy konkurs jest tak naprawdę historią i jutro nowy dzień, nowe zawody. Także z tych jutrzejszych zawodów na nowo trzeba się przygotować, na nowo rozgrzać, na nowo swoje papryki wieść. Także jutro nowy dzień. A czy trener po takim dobrym konkursie jak dzisiaj musi was trochę tak wyhamować, uspokoić, czy jutro będzie musiał znowu tak trochę podekscytować, dodać energii? Jaką ma taktykę? No właśnie tak powiedziałem przed chwilą, raczej trzeba wejść na ziemię i dzisiejszy konkurs podsumować, zamknąć rozdział i przygotować się do jutra z jak najlepszej strony. Piotrek, po pierwszej serii była strata 14 punktów do Słowenii, 13 do Niemiec, to był trochę dla nas taki, mówiąc delikatnie, trochę jakiś taki szał, byliście trochę zaskoczeni? Nie. Tak naprawdę nie wiem w sumie. Nawet nie wiem jak tam po pierwszej serii było, bo nie koncentrowałem się w sumie na tym, które miejsce jest, tylko raczej na tym, co miałem do zrobienia. Jak ocenić to drugie miejsce? Przepraszam, powtarzam pytanie, ale to akurat zrobiliśmy niedawno, w związku z tym jakbyś ocenił to drugie miejsce w Zakopanem. Myślę, że jednak pora części liczyła na to, że to będzie zwycięstwo. Może tak niektórzy liczyli. My jesteśmy zadowoleni z tego, że udało się drugie wywalczyć. Tak naprawdę
Niemcy dzisiaj skakali naprawdę, naprawdę dobrze. Każdy z nich, myślę, skakał na bardzo wysokim poziomie. My również skakaliśmy na bardzo wysokim poziomie. Oni wygrali tam z niewielką przewagą. My wygrali w Niemcach, oni tu, także jesteśmy podzieleni. Można chyba się pocieszyć, że jeszcze nigdy drużyna, która wygrywała konkurs drużynowy z Zakopanem, ani razu nie stanęła na podium Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich. Tak? Myślisz, że to takie pocieszające? Przez laski. Czy nie trzeba się pocieszać? No? Nie ma się co pocieszać. Tak, że jest dobrze, każdy z nas skacze na takim poziomie. A to są tylko statystyki tak naprawdę. To my na to nie patrzymy, że to raczej statystyki można będzie sobie popatrzeć, że jak się nie będzie zawodnikiem. No, raczej my patrzymy na realia i na to, że trzeba po prostu do tych mistrzostw świata wykonać swoją dobrą robotę. Jeszcze dużo ciężarów mamy do przerzucenia z tego czasu, także jeszcze dużo sporo czasu do tych mistrzostw świata i wtedy tam przyjedziemy, no i się okaże, co będzie. Trudno jest sobie poradzić z zainteresowaniem wokół twojej osoby po takim sukcesie na turnieju Szereg Stoczni? Czy już doświadczenie z poprzednich lat raczej pozwala ci opanować to wszystko? Znaczy no, tak szczerze, mam już trochę doświadczenia z poprzednich lat i z tego powodu można powiedzieć trochę łatwiej. No i cały czas się uczę jeszcze różnych rzeczy, także no myślę, że radzę sobie z tym i jest dobrze. Piotr, za 2 tygodnie już latanie w Oberstdorfie, tak? Nie możesz się pewnie doczekać. Znany jesteś jako lotnik. Jakąś życiówkę może? Czy to nie ta skocznia? Ojej, to kawał czasu. No jeszcze. Willingen jeszcze wcześniej. No, jeszcze jutro. Dokładnie. Ja mam pytanie, a skąd ta ciupaga? No, Dali. Dali mi, żeby dziennikarze nie nadawali głupich pytań. A jakie są głupie twoje zdanie? No takie, które... Ciężko odpowiedzieć. Tak jak wczoraj padało, że ciężko było odpowiadać? Nie. Taka taktyka była. Wczoraj odpowiadałem krótko i konkretnie. A czy dzisiaj padło jakieś głupie twoje zdanie? Nie, dziś były bardzo fajne. Jeszcze ci pani nie odpowiedzieli. Dobrze, czy są jeszcze pytania jakieś konkretne? Dobry nastrój. Dobrze, dziękujemy świat bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.